Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry The Long Dark, w którym idziemy spać. Na początku idziemy spać do godziny, myślę, jakieś 7 rano. Ostatnio udało nam się zdobyć trochę jedzenia z wilka, trochę picia, więc myślę, że to jest całkiem niezły pomysł, żeby teraz się przespać. Zwinąć sobie oczywiście tutaj to. Przeżyliśmy 11,5 dnia póki co. Musimy trochę zjeść, trochę wypić, więc myślę, że to mogłoby być całkiem niezłe. Chociaż... O! Upiekłem akurat ten, który najmniej, powiedzmy, mi daje. Zjemy sobie to oczywiście otwieraczem. No tak, tak, wiem, że nie mam wody. Zaraz mi zacznie spadać kondycja, co już takie miłe niestety nie jest. W miarę najedzony. Wypić trochę wody. Okej. Zabrałem też trochę oczywiście drewna. Tutaj mamy trochę miejsca, zapasu. I udajemy się w tym momencie do Coastal Highway, czyli miejsca, w którym już byłem, ale którego niestety calutkiego nie zwiedziłem. Dobra, pada sobie trochę tylko. Trochę sobie tylko pada. Nie przejmujemy się tym. Myślę nad tym, żeby zabrać trochę mięsa jeszcze z tego wilka, jeśli jeszcze leży w ogóle na naszej tamie. No to myślę, że najgorszy pomysł by nie był. Czy on tam... jeszcze leży, całe szczęście. Ale kręci się tam też drugi wilk. Nie, dobra, nie będę tam leciał. Nie chcę mi się zużywać kolejnego pocisku na kolejnego wilka. Bo mam ich już 24. Co prawda te 5 znalazłem w sejfie. Aczkolwiek sejf nie jest aż taki dobry. Nie mam na razie też bladego pojęcia, jak dostać się na trzecią lokację. Bo wiem, że jest tutaj właśnie ta lokacja, czyli Mystery Lake. Mystery Lake. Tutaj mamy to cały Raven. Czyli miejsce takie, powiedzmy, przechodzenia między pierwszą lokacją a drugą lokacją. Właśnie tu a tam. To jest właśnie to przejście. A nie mam na razie pojęcia, jak można się dostać do nowej lokacji. Czy na przykład jest ona połączona z drugą lokacją, czyli tą, którą ja nazywam sobie, powiedzmy, no, ja nazywam ją sobie drugą lokacją, a jest to po prostu Coastal Highway. Czy stąd jakoś po prostu da się zejść i powiedzmy gdzieś na dole jest ta lokacja? Bo szczerze mówiąc, to nie mam bladego pojęcia. Teraz już powoli, tak żeby nie spaść. Bo jakbym spadł, to byłoby mega kiepsko. No i tu jest to przejście właśnie do Coastal Highway. I oczywiście kolejny etap naszej rozgrywki, który będziemy, powiedzmy, spędzać właśnie w tamtym miejscu. Część rzeczy mam przejrzanych, część rzeczy mam nieprzejrzanych. Powiedziałbym, że nawet spore ilości rzeczy nie mam nieprzejrzanych, bo przejrzałem tylko kawałek. Musimy dostać się przede wszystkim tutaj głównym miejscem, do którego chciałem się dostać. To jest to całe obozowisko, o którym mi mówiliście, że jak się idzie dalej, powiedzmy, drogą, to można właśnie się do niego dostać. Przy którym, z tego co też mi pisaliście, może być trochę wilków. Mam nadzieję, że to będzie niedużo, a jeśli strzelę, to po prostu uciekną. Naprawdę bardzo, bardzo na to liczę. Teraz muszę się też zastanowić, jak dostać się na dół. Czy tą samą drogą co poprzednim razem, czy na przykład znajdę sobie jakąś inną drogę tym razem. Tutaj się szło chyba prosto, z tego co kojarzę. I zaraz gdzieś tak, tutaj już widzę to drewno, które tak bardzo specyficznie jest poukładane, żeby pokazać mi, że jest tutaj droga. Tam już byłem. Oczywiście. Chyba nic tam nawet nie zostawiałem. Więc mogę się dostać tu i sobie iść w dół. Nie wiem co prawda, czy mogę biec. Bo to już mnie trochę zastanawia. W drugą stronę chyba drogi nie ma. Nie, zdecydowanie w drugą stronę drogi nie ma. Więc muszę się dostać tędy. I muszę iść oczywiście do lokacji, w których jeszcze nie byłem. Czyli stawiam, że jest to droga na lewo. Bo na prawo już byłem. Jeśli pamiętacie bądź nie, tu jest ten cały mostek. Już oczywiście wilki dają nam się we znaki. Mam nadzieję, że sobie tutaj nóg nie połamie.
Wiem też od was, że jeśli wyjdzie się za daleko, że gdzieś, tak jak powiedzmy są te dwie wysepki, tu jest jedna wysepka chyba, tu gdzieś jest druga wysepka, to gdzieś tam daleko jak się pójdzie, to jest strasznie cienki lód i że podobno da się tam utopić, dlatego nie mam zamiaru wychodzić gdzieś strasznie daleko. Tylko postaram się jednak być dosyć ostrożnym i podejmować takie dosyć ostrożne kroki względem tego, co tutaj robię. Mógłbym teraz nawet tego jelenia ustrzelić, bo go tak pięknie widzę. Tak, o Jezu, jakby dostał. Tylko, że z drugiej strony po co? Okej, no to pamiętam, że tu właśnie ta droga była. Tam nie schodzę, bo tam wiem, że jest właśnie miejsce, w którym byłem, czyli powiedzmy budyneczków, w których miałem okazję się chować, a nie byłem na lewo, tylko kawałeczek. Tam były też te całe bale drewna, nie wiem jak powinno być bardziej poprawnie. Powiedzmy sobie, bale drewna były poukładane w taki dosyć specyficzny sposób. Właśnie. Czy on tutaj utknie? Nawet nie. Czy on zniknął? Czy nie, po prostu przeszedł tam. No tak blisko żywego jelenia jeszcze chyba nie byliśmy. Teraz, no, stawiam, że też dwa strzały i dopiero by zginął. Chyba, że byłby to strzał. Strzał w głowę. Idealnie natrafiłem na wilka. Wow! Pięknie. Dostał, co prawda nie w głowę, ale od razu biorę twoją skórę. Nie ma nawet bata. Całe szczęście, że udało mi się trafić. Co prawda nie w głowę, ja tak staram się strasznie poczekać do dobrego momentu. Chciałbym zobaczyć, jak ja, jeśli chodzi o temperaturę. Czuję się na minus 9, więc nie za bardzo myślę, żeby tutaj walczyć z tym twoim mięsem, ale myślę, że 22 minuty, żeby zabrać ci 1,5 kilo mięsa, jest dosyć dobrym dealem. Okej. O, już się robi kiepsko. Tam jeszcze jest ten jeleń, muszę pamiętać o tym, nawet jak będę wracał chociażby, żeby to zabrać, jeśli oczywiście dam radę. Tutaj były te zwłoki, które przeszukałem ptaków, w tej chwili tu już też nie widzę. Więc myślę, że na razie jest całkiem przyzwoicie. Trochę odładować sobie oczywiście tego, co dam radę, to znaczy moją kondycję. Tu gdzieś zaraz powinna być droga w prawo, z tego co się orientuję, na dół jakoś. To też jest droga? No tak trochę wygląda. No kto wie, kto wie. Mam nadzieję, że bieganie tyłem w dół też nie jest, powiedzmy, punktowane minusowo. I chyba o to miejsce mi właśnie chodziło. Co prawda wilk do mnie biegł. Wiem, że mogę zapalić flarek, kiedy wilk do mnie biegnie, rzucić i jest szansa, że go odstraszę. Ale tu kilka ich zdecydowanie jest. A nawet nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, czy one tutaj... light. Rzuć. Dobra, odstraszyłem go. Dziękuję za... tego tipa. Aczkolwiek wiem, że tu gdzieś jest jeszcze jeden wilk, którego też bym chętnie odstraszył. A nie wiem, czy bardziej mi się opłaca iść z flarą, czy bardziej mi się opłaca iść z pistoletem. Nie wiem nawet, gdzie pobiegł ten wilk, tak szczerze mówiąc. Czy tam, czy tu? Nie mam pojęcia. Spróbuję wejść do środka i zobaczyć, czy tu już byłem. Tu mnie jeszcze nie było, więc biorę co mogę i właściwie stąd wychodzę. Nie chcę spędzać tu zbyt dużo czasu. Kolejna latarnia, której za bardzo nie chcę brać. Mam nadzieję, że ta flara będzie się chwilę tutaj niestety paliła. Tu nic. Dobrze, tutaj jakieś brzoskwinki. Dobra, już cię wezmę, latarnio. Może się
przydasz, nie wiem, do świecenia w nocy. Nie wiem, gdzie te wilki pobiegły. Nie wiem, czy dobrze robię, że tak lezę tutaj. Tędy. Tamten wilk stał praktycznie obok mnie. To było po prostu tak blisko, że chyba bliżej nie podlazłem jeszcze w tej rozgrywce do wilka, nie licząc momentu, kiedy jeden był oczywiście zbagowany i sobie biegał w miejscu. Potem się oczywiście odbagował. Myślałem, że tu leży jakiś jeleń, a okazuje się, że nie. Flara jest całkiem niezła, widzę w tej chwili, jak już się nauczyłem z niej. Dzięki wam oczywiście korzystać, za co jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. I idziemy oczywiście dalej. Wiem, że też gdzieś górą są jakieś zawiłe ścieżki. Jest też tam parę właśnie budynków, czy jak to nazwać, takich małych metalowych kontenerów raczej. Tak bym to nazwał. Aczkolwiek w tym momencie chcę się dostać tutaj, do powiedzmy jak najdalej tędy. Tam są dwa wilki obok siebie, naprawdę. Chcę się dostać tędy jak najdalej i przeszukać najpierw dół, a potem dostać się na górę i oczywiście górę zwiedzać. Tu na razie może nie, może przejdziemy sobie tędy jakoś. Miejmy nadzieję, że dam radę. No i proszę bardzo, jest jakieś autko. Myślę, że się nada. O, jeden pocisk. Pociski zawsze w cenie. Radio nic. Tutaj do przeszukania nic. No chyba tyle. Jeszcze tylko maska. Tutaj jest ten akumulator właśnie. Nie wiem co prawda, czy mogę cokolwiek zrobić. Otworzymy sobie tutaj to. Przeszukamy, może coś będzie. No, energy bar. O, suszona wołowina, już prędzej. Już prędzej. I teraz chciałbym jeszcze dotrzeć do jakiegokolwiek, powiedzmy, domku. Może tego... O, tam się już chyba nawet rysuje to. To jest właśnie kilka takich, powiedzmy, połączonych ze sobą... inaczej, jest to zespół właśnie takich, nie wiem jak to nazwać, budek, powiedzmy, wypoczynkowych. Nie wiem, czy to tak można. To są takie baraki bardziej. Bardziej, jeśli widzę właśnie parę łóżek w jednym miejscu, to przypomina mi to bardziej baraki. Dobra, tu wiem, że jest wejście na górę. Muszę o tym pamiętać. No i tu są też te domki, do których jak najbardziej chciałbym się dostać, ale wiem, że mogą tu być też wilki. Podobno właśnie w tym miejscu bodajże na dole jest najwięcej wilków i chciałbym jednak być bardzo ostrożnym. Typowy kanadyjski, widzę domek wypoczynkowy. No pięknie. Skoro mam flarę, to wykorzystam flarę i przeszukam to sobie wszystko. Nie będę musiał przynajmniej zapalać fireplace. O! To jest piękne miejsce, jeśli chodzi o rozpalanie. O! Firelog? 2 kilo, o! Ale nie miałem jeszcze okazji znaleźć tutaj cedar firewood. No, już 35 kilo, więc no, trzeba będzie uważać. No, tędy już nie przejdę. Tutaj będzie mnóstwo pewnie fantów. Coś jest... A, dobra. Zgasło. Stryk, światełko. O, tu będzie pewnie trochę jedzenia, coś czuję. Chyba, że nie. Może jednak nie. W lodówce pewnie coś będzie mogło być. Się tak domyślam. A tu jest więcej szafeczek. O, znowu zapałki. Jak pamiętacie, mam też tam na górce oczywiście schowane kilkanaście przedmiotów, jakieś tam paliwo na pewno. Chyba jedzenia nie zostawiałem tam akurat, tak mi się coś wydaje. Ale na pewno jest tam paliwo, parę innych rzeczy, może jakieś jedzenie. Pieczony królik, no dobra. Okej, okay, tu są jakieś zwłoki. Są też szafeczki, bardzo fajny domek, bardzo duży, bardzo okazały, podoba mi się to. Muszę przyznać. No czapka aż taka przydatna nie będzie raczej. Underwear, okej. Ja chyba mam właściwie jakieś galoty. Co to jest? A, nie miałem. I od razu to założył. No dobra. Fajnie.
Nie miałem. O, buty robocze, o. Kurde, fajne buty, jeśli chodzi o to, że mógłbym je przerobić na trochę skóry, mógłbym sobie z nich parę rzeczy wyciągnąć właśnie, to nie dość, że długo będę je rozwalał, to mogą się nie okazać aż tak potrzebne w tym momencie. Antybiotyki, dobra. Zwłoki. No, energy bar, tak sobie. No, soda. I tyle. Painkillery. Tutaj już nie ma żadnych plastikowych pojemników metalowych. Gazetka. To sobie sprawdźmy. O, jest kibelek, więc będzie woda na pewno. Mogę zabrać całą. Od razu myślę, że mógłbym moją postać nakarmić i napoić. Ustawimy sobie według wagi. Jest króliczek upieczony, więc można go zjeść od razu. To jest surowe, surowe, surowe. MRE, tego na razie nie. Puszeczka myślę, że mogłaby pójść w ruch. Chociaż ta... Nie no, ta waży aż pół kilo, to nie. To sobie otworzymy za pomocą oczywiście otwieracza. Widziałem też za pomocą noża właściwie tyle samo dostałbym kalorii i za pomocą siekierki tak samo, ale myślę, że to będzie całkiem niezłe. Jeszcze można by coś zjeść, to powiedzmy to chociażby. Znowu otwieracz się bardzo przyda. No i oczywiście będzie też można wypić od razu tą sodę, którą znalazłem. Pięknie, 2000 kalorii. Teraz tylko wypić tą sodę. Jakiś mam tu też widzę batonik, który można by wykorzystać niedługo, bo ma 25%. Candy bar, czekolada i orzechy, no dobra. Napoiłem, więc na razie ta postać ma chyba dość dobrze. Tu nic nie mogę w kranie. Właściwie to z kranu bardziej by mi pasowała woda taka do picia. Tu już widzę, nie ma nic. Na ścianach, czyli wisi nic, co mogłbym podnieść. Lodówki jeszcze nie przeszukiwałem, właśnie. Nic, ale w zamrażarce coś musi być. O proszę. Rybka. Co prawda 2 kilo waży, ale... No czego tu nie zrobię? Mógłbym sobie rozpalić właściwie... Tutaj... Ten kominek. Newsprint Tinder Plug. Teraz tak, Firelog. O, Firelog zmniejsza szanse, ale... Będzie się palił 2 godziny. To się będzie paliło 1,5 godziny, to godzinę, to pół godziny. Ale to już strasznie podnosi szanse palenia się, tak powiedzmy, że Fear Firewood. Chociaż nie, wolę jednak rozpalać czymś, co będę miał większe szanse. Może jakieś inne zapałki? Te dają większą szansę. Dobra, to spróbujmy. Spróbujmy. Może się uda. Jakby się udało, to od razu bym sobie... Wody nie muszę przygotowywać, bo tutaj mam te całe kibelki. Dlatego domek z kibelkiem byłbym naprawdę mega punktem wypadowym. Plus ewentualnie... no właśnie miejsce, gdzie mogę rozpalić coś, tak jak w tym domku. Tylko gdyby tu nie było aż tylu wilków, to wtedy by mi... O, to mi się nie podoba. Inne zapałki i lecimy jeszcze raz. No i oczywiście miejsce, gdzie mógłbym właśnie sobie, tak jak tutaj w kominku, coś upiec, czy powiedzmy sobie przygotować wodę, która no nie miałaby aż takiego sensu. Oj, kiepsko idzie tej mojej postaci. Mam 92% z każdym kolejnym zapalonym ogniskiem. Procent, to znaczy, no procent właściwie mojej umiejętności rozpalania ognisk wzrasta o 1, bo każdy kolejny 1 punkt skilla to jest 1%. A niestety moja postać przy 92% nie potrafi rozpalić. No to jest dosyć śmieszne jak dla mnie. Pięknie. Wrzuć tutaj tego Firelog'a, żeby tyle to się nie wykorzystywało. I oczywiście upieczemy sobie wszystko, co tylko się da. Nareszcie wszystko, co tylko się da, będę miał upieczone i będę mógł to zjeść. Rybka. Rybkę też sobie upieczemy. Właściwie zobaczę, bo ona miała 34% powiedzmy swojej świeżości. A chciałbym zobaczyć, czy po upieczeniu ta wartość się zwiększa. Jak najbardziej, 84. Czyli pieczenie wydłuża nam, powiedzmy, okres, w którym możemy po prostu przechowywać sobie dane jedzenie. Całkiem niezłe. No i jak mógłbym do lodówki na przykład chować, jakby taka opcja powstała, to też by było, myślę, całkiem fajne. Nie mam tu też zbytnio już co teraz do gotowania, niestety.
Chociaż godzina 40, no godzina pewnie jeszcze zostanie i nie będę miał zbytnio co z nią zrobić. No niestety. Troszkę za dużo tego czasu, ale mógłbym tego, to całe pork and beans też sobie przepiec, powiedzmy, ewentualnie herbatę wypić, pójść dalej. Ewentualnie herbatę, to możemy sobie upiec. Otworzymy sobie, upieczemy. Zostało trochę czasu, więc herbatę myślę, że też na spokojnie dam radę sobie ogarnąć. No, to już zdecydowanie mniej zużywa. Nie mam też flary. Teoretycznie jakbym znalazł flarę, byłoby całkiem fajnie. I jedną herbatkę sobie zagotować, myślę. Też będzie całkiem nieźle. Zjeść sobie tą herbatkę. Nie wiem, czy po... Zjeść herbatkę, wypić herbatkę. Nie wiem, czy po zjedzeniu, co prawda... tego ciepłego jedzenia, które gdzieś tu bym miał. Czy po zjedzeniu tego jedzenia też by było mi lepiej, powiedzmy. Gdzie jest to jedzenie? Tu. To, bo że jest otwarte i ciepłe, nie wiem, ale na razie nie chcę, mam bonus do ciepła, czuję się jak 30 stopni, wow, to prawie jak w lato. Muszę wyciągnąć broń, przeładuję sobie jeden pocisk. I myślę, że możemy się przejść od razu do jakiegoś kolejnego domku. Okej, okay. Coastal Town Site. Część mieszkalna, powiedzmy. No. Jest zdecydowanie jeden wilk. Tu jest jakiś śmieszny barak, tu jest drugi wilk. Dobra, wilk mnie już zauważył. Broń. Szybko. Szybko. Okej. Dawaj tu. A, już go nie ustrzelę. A. Mogłem uciekać, po co walczyłem, ale ja mam też strasznie dużo rzeczy przy sobie. Antyseptyk. A. Tamten gdzieś łaził, nawet go nie widzę w tej chwili, więc myślę, że tamten domek byłby teraz jak najbardziej potrzebny. Znowu niestety kiepsko mi idzie na razie strzelanie w tej grze. Bo one strasznie tak dziwnie biegają raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Myślę, że mógłbym jeszcze zdążyć przeszukać sobie ten samochodzik, zanim wejdę do tego domku. Najbardziej boli mnie to, że właśnie tu jest tyle tych wszystkich wilków. No, trzy rzeczy w bagażniku, całkiem. Tu pewnie nie będzie nic, oczywiście. Zamknij. Wsiądziemy sobie do środka. I czy co ja coś znajdę tutaj? Tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu już chyba nic nie znajdę. Oj, się zrobiła zamieć. No to wchodzimy do tego domku. No i teraz, czy ja tu coś znajdę? Teoretycznie dam radę coś znaleźć. O, nie mam paliwa? No to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo miałem chyba jeszcze... Po co mi ta flara? Wyrzuć to. Tu miałem jeszcze którąś latarnię. Obydwie są puste? Naprawdę? No dobra. No to powiedzmy, że na razie jest to dosyć nieważne. Woda litrowa. Litrowa jeszcze nie miałem okazji znaleźć. W zamrażarce zazwyczaj jest jedzenie jakieś. Nie. Tym razem jednak nie. Nic. Tutaj. Nic. Dalej nic. O, ale widzę chyba sodę? Nie, to jest jedzenie dla psa. Byłem blisko. O, kolejne jedzenie dla psa. No dobra, może tutaj żyły psy. A nie, są jakieś brzoskwinki. Tutaj no, zabrali wszystko oczywiście poza żarciem dla psa. Co jest dosyć logiczne nawet. Chociaż jedzenie dla psa... Nie, bo to pójdzie w złą stronę. Może jednak nie. Coś tu znajdę jeszcze przydatnego? Tu jest latarnia, kolejna. To mogę właściwie wywalić. Bo ma 0%, ta ma 0. A ta? 52. Okej, okay, to ta jeszcze się przyda. Tu jest jakaś szafa. No, skarpetki, tak sobie. Tutaj proszę. Kredensik jakiś. O, znowu gacie jakieś. Jeansy. Może będą w lepszym stanie. Chociaż nie, ja swoje naprawiałem dopiero co. To nie będą pewnie w lepszym stanie. Już strasznie powoli się tutaj poruszam. Będę musiał zostawić w tym domu coś.
Będę musiał zdecydowanie coś zostawić. Bo będę strasznie... Będę znowu się... O, znowu. Będę poruszał się jak ślimak, albo gorzej. O, jeden pocisk. To rzadko znajduję w szafkach, bardzo rzadko. A jednak tu znalazłem. Kibelek, gazetka. Oczywiście gazetka przy kibelku, bardzo logiczne. I tutaj nie ma nic. Ile mam? 45 kilo? 42 kilo. Wody mogę coś zabrać? Mogę zabrać. No dobra, to wezmę tyle, ile mogę, myślę. Ile mam tej wody właściwie? Przy sobie 5 litrów. Wow. To gdzieś na wejściu trzeba by zostawić to wszystko, myślę, w czymś. Lodówka, może nie najlepsze miejsce. Ale myślę, że ta szafka byłaby całkiem niezła. Nie, to u mnie. To u mnie, to na razie nie. Jedzenie nie, materiały. Materiały. Myślę, że gazety można by zostawić na razie. Reclaimed wood, scrap metal można by zostawić. Tinder plugi, nie. Skórę wilka jak najbardziej. Może stąd coś, może stąd coś. Chyba jednak nie, nie ma zbytnio szansy na to. Co mi tak tutaj ciąży? Według wagi. No 5 litrów wody zdecydowanie coś może ciążyć. A, bo ja mam tyle tego jedzenia całego. Dobra, dog food, coś tam, to trzeba będzie zjeść zdecydowanie. Tak, mogę coś zjeść w tej chwili nawet. Ile to ma? 300 kalorii, to idealnie powinno być, a waży 1-2 kg, to od razu się trochę zmniejszy, dokładnie. Jeszcze coś drobnego, powiedzmy ten batonik był drobny. To mogę sobie go wciągnąć, wypić trochę wody. 5,03, teraz jak dokładnie pokazuje, wow. Okej, troszkę się zmniejszyło, no i postać jest zmęczona. Ale póki co w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. W kolejnym oczywiście kontynuujemy przeczesywanie tego całego wielkiego terenu, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!